witam w 1021 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Waltera Blocka pod tytułem W obronie łami strajków. I klasycznie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych opinii jest przekonanie o tym, że łami strajk jest osobą godną pogardy. Pozbawiony jest on wszelkich skrupułów i podstępnie współpracuje z szefostwem. Razem łami strajk i szefostwo spiskują, aby pozbawić pracowników związkowych ich praw i pracy, która im się prawnie należy. Łami strajkowie zatrudnieni są po to, aby zmusić pracowników związkowych do zaakceptowania niższych stawek płac, kiedy okazuje się, że są oni również wykorzystywani do bicia pracowników związkowych i rozbijania pikiet. To nic więcej nie trzeba dodawać. Łami strajk okazuje się największym wrogiem pracownika. Tego uczy się w wielu naszych ośrodkach akademickich, a to podważając jedynie ryzykując narażenie się na ostrą krytykę. Niemniej jednak niedorzeczności te muszą zostać skrytykowane. Pierwszą kwestią, którą należy omówić, jest to, że praca nie jest czymś, co może być własnością pracownika lub kogokolwiek innego. Praca jest przejawem pewnej wymiany handlowej między pracownikiem a pracodawcą. Pracownik wymienia swoją pracę za pieniądze pracodawcy po pewnym wzajemnie uzgodnionym kursie. Kiedy więc mówimy o mojej pracy, to mówimy tak tylko w przenośni. Chociaż mamy zwyczaj używania takich zwrotów jak moja praca, mój klient i mój krawiec, nie zakładamy posiadania tych osób czy realizowanych czynności w żadnym z tych przypadków. Weźmy najpierw przykład mojego klienta. Gdyby potraktować to wyrażenie dosłownie, oznaczałoby to, że kupiec ma prawo własności do zwyczaju ludzi, którzy zwykle u niego kupują. Byłby właścicielem uprzejmości klienta i dlatego miałby prawo sprzeciwić się, gdyby jego klient zaopatrywał się u innego sprzedawcy. Mamy tutaj jednak do czynienia z bronią obosieczną. Weźmy przypadek mojego szewca. Gdybyśmy mieli potraktować ten zwrot dosłownie, to musielibyśmy stwierdzić, że krawiec nie może zamknąć swojego sklepu, przenieść się lub ogłosić bankructwa bez zgody klientów, dlatego iż jest on ich krawcem. Oczywiście w obu tych przypadkach jasne jest, że zaimek dzierżawczy nie odnosi się do dosłownego posiadania. Oczywiście ani kupujący, ani sprzedający nie mają prawa nalegać na stałość relacji biznesowych, chyba że obie strony uzgodniły długoterminową umowę. Wtedy i tylko wtedy sprzedawca i klient mieliby prawo sprzeciwić się, gdyby jedna ze stron zakończyła umowę bez zgody drugiej. Rozważmy teraz moją pracę. Co sugeruje strajkujący pracownik, gdy sprzeciwia się odebraniu jego miejsca pracy przez łami strajka? Argumentuje w ten sposób, jakby był właścicielem miejsca pracy. Innymi słowy, zakłada on, że samo wykonywanie pracy po upływie określonego czasu zobowiązuje pracodawcę wobec pracownika tak samo ściśle, jakby zawarli oni regulującą te aspekty umowę. Tylko że w rzeczywistości pracodawca nie zobowiązał się do czegoś takiego. Można się zastanawiać, jak zareagowaliby pracownicy, gdyby pracodawca przyjął tę samą zasadę, na której opiera się uprzedzenie pracowników do łami strajków. Jakby się czuli, gdyby pracodawca miał prawo zabronić pracownikom na kontraktach długoterminowym odejścia z pracy? Co by było, gdyby oskarżył innego pracodawcę, który ośmieliłby się zatrudnić jego pracownika o bycie łami strajkiem? Sytuacja jest całkowicie symetryczna. Niewątpliwie jest coś błędnego w twierdzeniu, że gdy ludzie dobrowolnie zgodzą się na handel, są odtąd zmuszeni do jego kontynuowania. Jaka zmiana w rozumowaniu ma sprawić, że pierwotnie dobrowolna relacja jest przekształcana w relację przymusową? Zatrudnienie danej osoby nie oznacza posiadania nad nią praw niewolniczych, ani też praca dla pracodawcy nie daje prawa do miejsca pracy. Powinno być oczywiste, że pracownik nigdy nie jest właścicielem pracy. To znaczy nie jest to jego praca, a zatem łami strajk nie jest winny wobec nikogo, gdy podejmuje pracę, którą wcześniej zajmował się inny pracownik. Kwestia przemocy między pracownikami a łami strajkami jest odrębnym problemem. Inicjowanie przemocy jest godne potępienia, natomiast gdy łami strajkowie inicjują przemoc, to również zasługują oczywiście na naszą krytykę. Ale inicjowanie przemocy nie jest cechą wyróżniającą dla łami strajków. Kiedy się w nią angażują, robią to jako jednostki, a nie jako wszyscy łami strajkowie. W końcu mleczarze czasami wpadają w szał i dopuszczają się agresji wobec niewinnych osób trzecich, ale nigdy nikt nie uznałby tego za dowód na to, że dostarczanie mleka jest działaniem przestępczym. W podobny sposób użycia bezprawnej przemocy ze strony łami strajków nie sprawia, że pracowanie, pomimo ogłoszonego strajku, łamie zasady nieagresji. W ostatnim czasie coraz bardziej widoczne staje się zagmatwanie i niespójność w myśleniu dotyczącym zatrudniania łami strajków. Liberałowie amerykańscy, to jest socjaldemokraci,
demokraci, tradycyjnie najgłośniej potępiający zatrudnianie łamistrajków, ostatnio wykazali zwątpienie w tej kwestii. Zdali sobie sprawę z tego, że praktycznie we wszystkich przypadkach są oni ubożsi aniżeli pracownicy, których starają się zastąpić. Przecież liberałowie prawie zawsze bronili biednych pracowników. Pojawił się także aspekt kwestii rasowych. W wielu bowiem przypadkach czarnoskórzy łamistrajkowie byli przeciwstawiani białym, uzwiązkowionym pracownikom. Meksykańscy pracownicy występowali przeciw pracownikom latynoskim, a japońscy pracownicy przeciw wyżej opłacanym pracownikom amerykańskim. Spór związany z radą szkolną okręgu Ocean Hill-Brownsville w nowojorskim Brooklynie jest tego przykładem. W ramach lokalnego systemu szkolnego Roddy McCoy, czarnoskóry zarządca rady szkolnej, zwolnił kilku białych nauczycieli za rzekome rasistowskie zachowanie wobec młodych czarnoskórych uczniów uczęszczających do tej szkoły. W odpowiedzi na tę decyzję, zdominowany przez białych Związek Zjednoczonej Federacji Nauczycieli, United Federation of Teachers Union, przeprowadził strajk w całym nowojorskim systemie edukacji, w tym w Ocean Hill-Brownsville. Jeśli czarny okręg szkolny Ocean Hill-Brownsville miał nadal funkcjonować, administrator jednostki McCoy musiał znaleźć zastępstwa za strajkujących białych nauczycieli. Tak też się stało, a byli to oczywiście łamistrajkowie. W związku z tym liberałowie stanęli w obliczu dylematu. Z jednej strony byli zdecydowanie przeciwni łamistrajkom, ale z drugiej strony byli zdecydowanie przeciwni rasizmowi Zjednoczonej Federacji Nauczycieli. Najwyraźniej jednak było w ich postawach więcej gadania, aniżeli rzeczywistego działania. Łamistrajkowie byli oczywiście niesłusznie oczerniani. Zatrudnienie nie daje pracownikowi żadnych przywilejów zastrzeżonych dla tych, którzy chcą konkurować o tę samą pracę. Łamistrajkowie i wolna konkurencja na rynku pracy to przeciwne strony tego samego medalu. Bardzo dziękuję.